cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zająć się sadzeniem ziemniaków, z tym, że na początku nie mam w ogóle sadzarki, żadnego sprzętu, żeby tą pracę wykonać, więc od razu pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie właśnie kupno sadzarki. Nie tej, bo ta to już jest za mała na moje maszyny, na moją gospodarkę. O, kupię sobie właśnie tą sadzarkę Grimę. Akurat tego tutaj modelu nie było w poprzednich farmingach, naprawdę fajny sprzęcik. 58 tysięcy euro, no trochę drogie, nie powiem, że nie. Ale maszyna naprawdę bardzo fajna. Raczej warta swojej ceny. A, jeszcze zapomniałem o innej rzeczy, zapomniałem kupić w ogóle ziemniaków, które akurat tutaj są właśnie w tych workach z nasionami. Również płynny nawóz mi jest potrzebny, bo właśnie płynnym się napełnia takie zbiorniki, te żółte w tej sadzarce. No i tak, właśnie możemy tutaj napełniać tą sadzarkę przy pomocy tych worków, jak również przy pomocy, no po prostu jak ktoś już na przykład ziemniakami się zajmował, ktoś już ziemniaki zbierał, to może po prostu, na przykład jak ma taśmociąg, czy ładowarkę teleskopową, albo cionik z turem i z łychą, tak ma usypany trochę tych ziemniaków, to może chyba bezpośrednio je po prostu sypać do tej sadzarki. Takie właśnie sadzeniaki. Ale tutaj akurat one, ja nie mam jeszcze ziemniaków, bo nigdy się wcześniej tutaj nie zajmowałem w serii pierwszej, więc jestem zmuszony napełnić sadzarkę przy pomocy tych palet. No i te ziemniaki niby są w tych paletach, dobre, nie? I jeszcze lepsze jest to, że jak sypiemy, to zobaczcie, mamy tutaj teksturę wysypywanego ziarna, takiego pomarańczowego, bo zaprawianego, i no to tak farmingu niestety 17 wygląda, no jak widać nie jest to jakoś dopracowane niestety. Powinny tu w teorii lecieć ziemniaki, a leci ziarno, no niestety. Farming też ma te takie swoje babole, że tak to nazwę. Oczywiście mógłbym też po prostu podjechać tą sadzarką pod te worki i w ten sposób, klikając R, napełnić tą sadzarkę, aczkolwiek no chciałem po prostu sobie użyć tej ładowarki Manitu, żeby popatrzeć na tę cudowną rzecz właśnie, jaką jest sypiące się ziarno do sadzarki, a pojawiają się ziemniaki, no naprawdę przekomiczne. Kupiłem ogólnie 4 worki, ta sadzarka jest pojemna, ponad 9000 litrów się w niej mieści, aczkolwiek ja tutaj nasypałem tak jakby no 4000 tych ziemniaków, no powinno starczyć, zresztą jak nie starczy to co, no to przyjadę, to kupię, dokupię jakiś worek czy dwa i przywiozę sobie, nie powinno być problemu. Jeszcze tutaj tylko zbiornik z płynnym nawozem, nie wiem po co go kupiłem, skoro tutaj jeszcze jakiś stoi. Kompletnie o nim nie zapomniałem, nie zauważyłem go. Dobra, trudno się mówi. Tu się jeszcze nawóz właśnie płynny nalewa do tych żółtych zbiorników. Właśnie tak. Czyli sadzarka z jednoczesną opcją nawożenia. Chyba, momencik, chyba ta sadzarka, ta nie ma tej opcji. Nie widzę tutaj żadnych zbiorników na nawóz płynny czy coś, więc ta coś takiego ma, to dobrze. Nie trzeba później na przykład ziemniaków opryskiwać, jak mamy jednokrotne nawożenie czy coś. A, momencik, jeszcze jedna sprawa. Podczas kiedy ja będę zajmował się sadzeniem ziemniaków, zatrudnię pracownika na tym polu, żeby po prostu mi tutaj słonecznik kosił. Posiałem sobie tutaj słonecznik. Teraz go sobie pracownik tutaj skosi. Po prostu jak będzie potrzeba, to jak już będzie pełny zbiornik, to wsiądę do tamtej ciężarówki, podjadę i opróżnię właśnie ten zbiornik w tym kombajnie. Lecz ja już to zostawiam, tam sobie pracownik da radę. I jadę zająć się swoją pracą, jaką będzie właśnie sadzenie kartofli. Jako iż na polu numer 26 jest właśnie
są słoneczniki, no to już wiadomo, że tam nie będę sadzić, choć tam ostatnio buraki miałem, to ziemniaki jednak zdecydowałem się na innym polu sadzić, będzie to pole numer 22. O, właśnie te tutaj już dojechałem na miejsce. No i dobra, na początku chcę zacząć może gdzieś odtąd te sadzenie. Dlaczego? Dlatego, że chcę zostawić tutaj przestrzeń takiego wielkiego poprzeczniaka i później pojadę tak w tą stronę posadzić te ziemniaki, żeby tą część tego poprzeczniaka zebrać kombajnem później na samym początku, żeby po prostu później mi te drzewa nie przeszkadzały w zawracaniu, jak będę tak wzdłuż pola jeździć. I myślę, że taki plan jest dobry. Tak więc rozpoczynam sadzenie. O ile dobrze pamiętam, jeszcze chyba nigdy wcześniej nie robiłem w ogóle sadzenia ziemniaków w Farmingu 17. Tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie, ani w serii drugiej, ani w serii pierwszej. Nie pamiętam, czy podczas samouczków nie było sadzenia ziemniaków, ale może mi się coś źle kojarzy z jakimś poprzednim farmingiem. Możliwe, więc wychodzi na to, że prawdopodobnie, choć być może moja pamięć jest po prostu już jakoś trochę zawodna czy coś, ale chyba jeszcze nigdy nie robiłem wcześniej sadzenia ziemniaków w Farmingu 17. Więc tą czynność macie przyjemność u mnie obejrzeć dopiero po raz pierwszy. No to skoro tak, to przyjrzyjmy się w ogóle, jak wygląda tekstura tych redlin. I redliny wyglądają naprawdę ładnie w 17. Ta tekstura jest o wiele lepsza niż ta w 15. Choć no po prostu ona stara się imitować, jest dobra i naprawdę wygląda, jakby to było w 3D. Ona stara się te 3D imitować, choć tak patrząc, no widać, że jest to no płaskie. Niestety jest to płaski teren, aczkolwiek no tekstura jest naprawdę bardzo dobra. Jak staniemy czasami, to jak się na to spojrzymy pod odpowiednim kątem, z odpowiedniej perspektywy, to naprawdę wygląda, jakby to było 3D. Gleba 3D, coś w tym stylu. Lecz niestety, no tak nie jest. Jest to po prostu wszystko płaskie, jedynie mamy tutaj bardzo dobrą teksturę. Na pewno lepszą niż ta w 15 właśnie. Choć mam ogromną, wręcz gigantyczną nadzieję, że już w Farmingu 19 nie zobaczymy tego typu płaskiej tekstury, tylko zobaczymy prawdziwe redliny 3D po prostu. No naprawdę mam taką ogromną nadzieję. Czy tak się stanie? Zobaczymy. No naprawdę fajna maszyna. Ta sadzarka. Z opcją nawożenia to również duży plus jak dla mnie. Ogólnie to zaczynam sadzić ziemniaki, czyli planuję te ziemniaki później zrobić wykopki, ale nie mam kombajnu jeszcze ziemniaczanego i go w tym odcinku nie kupiłem. No tak, nie kupiłem i w tym odcinku go jeszcze nie kupię. Dlaczego? Bo jeszcze mnie oczywiście na niego jeszcze mnie oczywiście nie stać. Lecz właśnie mam nadzieję, że trochę zarobię dzięki temu, jak sprzedam ten słonecznik, to na pewno. Dodatkowo wydaje mi się, na wszelki wypadek, że powinienem mieć jeszcze trochę pożyczki. Tak, jeszcze mam jakieś 80 tysięcy pożyczki, na to wygląda. Więc jak nie będę miał odpowiednio dużej kwoty na zakup kombajnu po sprzedaniu słonecznika, to po prostu
pożyczkę wezmę. Dobrze, że ją trzymałem. Jak widać, warto czasami ją trochę trzymać, bo może się przydać w nieoczekiwanych sytuacjach. To jednak mi nie starczy tych ziemniaków. Jak było 4000, teraz już jest 3. To mi nie starczy, gdybym chciał sadzić sam. Choć podejrzewam, że oczywiście resztę pola dosadzi pracownika, bo on se potrafi sam tutaj uzupełnić ziemniaki, więc... Więc na tyle, co ja nasadzę, to jednak powinno starczyć. Mrygnął mi tam komunikat, że pracownik napełnił zbiornik ziarnem, ale w 80... Tak, w 100%, bo... To mryga, jak napełnimy... Znaczy się, bo to jest dziwne na jedno dla mnie. W prawym górnym rogu pod tym paseczkiem, pod tym elementem interfejsu, gdzie jest pokazana pogoda, ogólnie zaraz będzie padać, mam nadzieję, że uda mi się skończyć te żniwa. Godzina oraz nasz stan konta, to wyświetla się na przykład na taki czerwony kolor, że pracownik napełnił zbiornik, o, na przykład. Z tym, że ten komunikat wyświetla się dwa razy. Jak pracownik ma chyba mniej więcej 80-85% napełnienia zbiornika, wyświetla się ten komunikat po raz pierwszy, a potem jak już ma 100%, wyświetla się po raz drugi. Jak ma te 80, to się wyświetla po to, żeby już no dać znać, że już trzeba na przykład no już się szykować, że niedługo trzeba będzie te ziarno wysypywać. Z tym, że nie wiadomo czasami, o co dokładnie chodzi, bo komunikat na 80% napełnienia i na 100% jest taki sam. I nie wiadomo, czy teraz, jak ktoś na przykład nie zwrócił uwagi, to nie wiadomo, czy teraz się świeci, że już jest pełny kombajn w 80% czy w 100%. Jak jest w 80% pełen, to ja się nawet nie będę przełączał, bo nie będę czuł takiej potrzeby. Dopiero jak jest 100%, to wtedy po prostu podjadę, jak już ten kombajn stoi, podjadę sobie na spokojnie, tą żarówką postawię ją, niech on wysypuje i potem sam niech pojedzie dalej. Więc to szkoda, że nie ma, że pracownik napełnił zbiornik w 80%. O, taki powinien być komunikat, a potem dopiero, że pracownik napełnił cały zbiornik ziarnem. O, tak to według mnie powinno być. Powtarzam, zapowiadam, że w ten weekend, czyli 24 i 25 czerwca, choć w poprzednim odcinku tak no, przejęzyczyłem się i powiedziałem, że kwietnia, lecz właśnie 24 i 25 czerwca odbędą się targi te FarmCon 17 w Niemczech. No w poprzednim odcinku powiedziałem mówiłem, że w przyszłym tygodniu, a powiedziałem 24-25 kwietnia. No się przejęzyczyłem, po prostu się pomyliłem, ale komentarzy było dużo, że się pomyliłem. Więc naprawdę to zauważyłem, no po prostu się pomyliłem i tyle, zdarza się każdemu. Chodziło mi oczywiście o 24-25 czerwca. No. Odbędą się targi FarmCon 17 w Niemczech, o czym już właśnie mówiłem w poprzednim odcinku, ale przypominam. Czyli te takie targi organizowane przez Giant Software dla osób, które tam pojadą. Głównie to jest chyba też dla moderów, coś w tym stylu, dla fanów. Wejście płatne. Nie, mnie na tych targach nie będzie na pewno. Chyba też były takie pytania, z tego co pamiętam. A przynajmniej jedno, tak mi się wydaje. Nie będzie mnie na targach, ale będę śledził na bieżąco informacje, które mogą do sieci wrzucić osoby, które na tych targach będą, bo może tam coś się pojawić, mogą tam być informacje o jakimś DLC nowym do farminga, czy coś. Tak naprawdę nie wiadomo, co się zobaczy. Może coś być, dlatego już uprzedzam, że albo jakieś informacje w niedzielnym odcinku będą już i wtedy pogadam o tym z wami i was o tym poinformuję. Albo jeżeli na przykład jeszcze wtedy nie będzie dostatecznie dużo informacji w sieci, a zaczną się głównie pojawiać na przykład w poniedziałek czy coś, już po samych targach, no to wtedy w następnym odcinku z serii pierwszej, czyli w czwartek. Bo ja w serii drugiej, z reguły w serii drugiej jak są jakieś informacje czy coś, czy to było w poprzednich farmingach, czy w tym, ja tam z reguły w serii drugiej nie mówię jakichś informacji ze świata farminga czy coś. Seria druga to jest taka do pogrania, na luzie. Ale taką serią główną, gdzie często rozmawiam o jakichś informacjach, czy to ze świata gier rolniczych, czy to po prostu ze świata Farming Simulatora, to jednak zawsze informacje przedstawiam w serii pierwszej. Seria druga to taka właśnie na luźne pogrywki, na luźne granie. Tylko.
No więc czekam na te targi, jestem ciekaw, czy coś pokażą. Po E3 była bieda, bo nie było informacji żadnych, ale to żadnych, nic, nie trafiłem na nic. Nie wiem, co oni na tym E3 tam robili, o czym oni na tym E3 gadali, ale nic jakiegoś ciekawego nie zostało niestety ujawnione. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. No więc te targi FarmCon są dla mnie ostatnią nadzieją, bo później to się obawiam, że trzeba będzie czekać aż... Jeżeli się nic na targach FarmCon nie pojawi, to trzeba będzie czekać może aż do Gamescomu, który jest w drugiej połowie sierpnia. Ale na Gamescomie to zawsze Giant Software się pojawia, albo Farminga 17 pokazuje, albo dodatki. Był na Gamescomie pokazywany dodatek Gold, więc na Gamescomie może być właśnie pokazywany jakiś taki duży dodatek do Farminga, jak... No jak Gold do 15, czy Titanium do 13. Także Gamescom w Niemczech, największe targi gier w Europie pod koniec sierpnia, również warto sobie w kalendarzu zaznaczyć. Bo nie tylko będzie tam Giant Software, ale podejrzewam, że również twórcy Cattle & Crops mogą tam być. I coś więcej o grze. Więcej właśnie... Po prostu promować mogą Cattle & Crops jakoś. Może tam też być... mogą też tam być twórcy gry Pure Farming 2018. Mam nadzieję, że oni tam będą i szczerze mówiąc się ich tam naprawdę spodziewam. To by było logiczne, żeby tam pojechali właśnie na Gamescom. Więc może być właśnie taki Gamescom nie lata gratką dla mnie i dla was. Bo i Farming, ewentualne dodatki do Farminga 17 mogą zostać ujawnione i jakiś tam Cattle & Crops jeszcze i jeszcze Pure Farming 2018, więc no może być ciekawy ten Gamescom, ale kurde, jeszcze tyle czekania. Jeszcze 2 miesiące. Trzeba to będzie jakoś przeżyć. No i z tego co widzę... Z tego co widzę, tam już sadzarka zaczęła mi się prawie, że powoli opróżniać. Ale tutaj też, no, pracownik już napełnił zbiornik ziarnem. Więc trzeba znowu wsiąść do mojej ciężarówki. No kurde, deszcz ma niedługo padać, niby tutaj. Może od 9? Od 9 godziny w grze oczywiście. No choć mówię, mam ustawiony czas rzeczywisty, to... No chyba powinienem skończyć te żniwa, zanim ten deszcz nadejdzie. A może właśnie... zacząć padać o godzinie 9. Jak coś w farmingu się dzieje, to z reguły o pełnych godzinach. Na przykład deszcz zaczyna padać, to musi być pełna godzina. Przestaje padać, też jakaś pełna godzina. Nie będzie jakaś 8:45, tylko 9:00 zawsze. Tak przynajmniej zauważyłem. Poza odcinkiem wykonałem sobie chyba jakieś ze 2 misje dla rolników na tym polu i na tym polu. Obydwie z rozlewaniem gnojowicy zarobiłem jakieś ponad 10 tysięcy euro, więc nie za dużo. Ale tego tutaj sąsiada urobiłem sobie już maksymalnie. O, całkowicie mu pasek zapełniłem, więc cena za pole jest niższa niż była na początku, bo już trochę u niego misji wykonywałem. Tylko problem jest taki, że ja nie za bardzo mam zamiar te pole kupować raczej, bo po co? Skoro jest mniejsze niż te, na których obecnie pracuję. Jakbym miał kupować pole w jakiejś przyszłości, to no nie wiem, numer 20, numer 5. Bo to są już te największe pola na tej mapie. No ale to jeszcze nie pora na to. Po pierwsze, tamte pola są cholernie drogie, naprawdę. A po drugie, no jeszcze musiałbym mieć jakieś o wiele wydajniejsze maszyny, żeby na nich pracować. Jeszcze jak dla mnie te pola, które mam, jak na razie, no wystarczają mi po prostu, zwłaszcza te tutaj pole numer 26. Co ja zatrudniłem? Zwolniłem pracownika? Chyba zapomniałem, że go zatrudniłem w ogóle. O, dobra. A kurde, ja zatrudniłem pracownika tutaj, no. I co on tutaj zrobił? Ja zapomniałem, cholera.
A ja se chciałem tutaj poprzeczniaka zostawić, a ten o, dojechał mi do samego końca, aż to. Skurczywyk jeden. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Dokończę sadzenie tych ziemniaków poza odcinkiem, a w następnym już od razu zajmę się właśnie wykopkami pierwszymi w Farmingu 17, wykopkami ziemniaków. Tak więc, jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!